Witam wszystkich bardzo serdecznie na wykładzie dotyczącym logoterapii. Logoterapii, czyli metody, która pomaga odkrywać sens życia. Na początku chciałbym zacytować fragment z Viktora Frankla, który jest twórcą logoterapii, trzeciego wiedeńskiego nurtu psychoterapii. Człowiek współczesny w zachodnim społeczeństwie zajmuje się funkcjonowaniem na optymalnym poziomie własnej skuteczności. Pomija jednak zasadnicze pytania. Jaki to ma sens? Po co ja żyję? Prędzej czy później te wątpliwości uderzą w każdego, kto pragnie nie tylko wegetować, ale prawdziwie żyć. Chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć o niezwykłej postaci Viktora Emila Frankla, który jako profesor neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Wiedeńskiego był również więźniem obozów koncentracyjnych. Ale to, co jest największym fenomenem współczesnych czasów, to właśnie powrót do logoterapii jako metody pomagającej odkrywać sens życia, którą właśnie Viktor Frankl stworzył jeszcze przed wojną. Na początku może przybliżę trochę postać samego Viktora Frankla, który jako lekarz, jako psychiatra, jako psychoterapeuta, jako neurolog jeszcze przed wojną organizuje ośrodki poradnictwa dla młodzieży, która była zagrożona właśnie kryzysem egzystencjalnym. Czyli już przed wojną w latach 30. obserwujemy w Europie kryzys związany z tym, że młodzi ludzie popełniają samobójstwa, że zdarzają się takie sytuacje, że nie radzą sobie po prostu nie tylko z napięciem, które towarzyszy dwudziestoleciu międzywojennemu, ale tak naprawdę właśnie z kryzysami, które dotykają ich osoby, czyli z tymi fundamentalnymi pytaniami, kim jestem, po co żyję, jaki cel, jaki sens ma moje życie. W roku 1933 Viktor Frankl zostaje dyrektorem kobiecego pawilonu suicydalnego i przez ten okres, kiedy jest dyrektorem, około 3000 pacjentek, które również są zagrożone samobójstwem, korzysta z jego pomocy. W latach 1940-1942 zostaje dyrektorem oddziału neurologicznego szpitala w Wiedniu, gdzie faktycznie zaczyna swoją pracę nad metodą logoterapii. Po raz pierwszy hasło logoterapia pojawia się w jego zapiskach w roku 1936 jako właśnie metoda, która ma za zadanie towarzyszyć pacjentowi w jego kryzysach i pomóc mu właśnie w odnajdywaniu sensu. Viktor Frankl miał możliwość uciec do Stanów Zjednoczonych ze względu na przyjaciół, których miał w Ameryce. Miał możliwość, żeby tam wyemigrować. Kiedy następuje sytuacja rozpoczęcia wojny światowej, jeszcze wcześniej, kiedy Austria zostaje wcielona do III Rzeszy, jednak podejmuje decyzję, aby zostać ze swoimi pacjentami, aby zostać ze swoją rodziną i to w konsekwencji doprowadza do tragicznego momentu w jego życiu, jakim był moment udania się właśnie z transportem do obozu w Auschwitz, potem do obozu Dachau. Viktor Frankl, kiedy dostaje informację o tym, że udaje się do obozu, oczywiście ta informacja brzmi, że to będzie sanatorium, że tak naprawdę będzie tam mógł pracować naukowo, że to tylko jest na jakiś czas. Zabiera ze sobą notatki swojej książki, która później po wojnie będzie wydana pod tytułem Lekarz i dusza, aby właśnie zająć się dalszym opracowywaniem metody logoterapii. Na rampie w Auschwitz jeden z SS-manów zabiera mu te notatki, niszczy je i to staje się później też dla Viktora Frankla taką siłą motywacyjną, żeby będąc więźniem obozu i będąc też lekarzem psychiatrą, który ma możliwość obserwowania tego, jak zachowują się ludzie w tak tragicznych warunkach życia, będzie mógł odtwarzać właśnie w myśli te zapiski swojej książki, jakoś je zmieniać, dodawać też historię więźniów i dzięki temu jego metoda logoterapii staje się niezwykle autentyczna. Zresztą Viktor Frankl, będąc więźniem obozów, tworzy też grupy wsparcia, stara się jakoś właśnie pomagać więźniom, prowadzić z nimi też terapię i kiedy po wyzwoleniu przez żołnierzy amerykańskich wychodzi z obozu koncentracyjnego, w którym się znajduje na końcu wojny, rozpoczyna właśnie swoją pracę z więźniami, którzy są po traumie wojny, są po stracie swoich najbliższych osób, które nie mają gdzie
gdzie wracać. Nie mają już swojego dobytku życiowego, nie mają domu. Więc to są jakby jedni z pierwszych pacjentów, zarówno więźniowie obozu, jak i zaraz po właśnie ci, którzy żyją w poczuciu pustki, bez sensu życia, często depresji, którzy przeżywają myśli samobójcze. Historia Wiktora Frankla jest też niezwykła, dlatego że on sam doświadcza niesamowitej tragedii. Podczas wojny w getcie dla Żydów, dlatego że Frank z pochodzenia był Żydem, umiera jego ojciec. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu zostaje unicestwiona w komorze gazowej jego mama. I podczas wojny traci również życie jego brat i żona. Dlatego kiedy Wiktor Frank wraca po wojnie do Wiednia, w przeciągu tygodnia dowiaduje się o tych strasznych informacjach, że jego najbliżsi nie żyją, że został tak naprawdę sam. Nie ma jego rodziców, nie ma jego żony, nie ma jego brata. I to nie sprawia, że Wiktor Frank poddaje się, że popada w rozpacz, ale że stara się jeszcze bardziej przekuć tą swoją osobistą tragedię w triumf. W triumf ducha, ponieważ już będąc w obozie zauważył, że nawet człowiek, który jest odarty z godności, odarty z wartości, którego ciało cierpi, który tak naprawdę nie ma zaspokojonych potrzeb fizjologicznych, którego psychika jest zrujnowana, jego życie emocjonalne, jego procesy poznawcze są na wyczerpaniu, ma w sobie siłę, żeby nie zawsze rzucić się tylko na druty, tak jak robili to niektórzy z więźniów, którzy nie wytrzymywali tego, co działo się w obozach koncentracyjnych, ale ma w sobie siłę ducha, czyli jakąś taką przestrzeń, która pozwala mu uciec determinizmowi biologicznemu, psychologicznemu, kulturowemu i wznieść się ponad objawy, wznieść się właśnie ponad to, co było takim osobistym doświadczeniem i tragedią tak wielu ludzi w okresie II wojny światowej. I to powoduje, że wielu świadków, takich jak święty Maksymilian Kolbe, takich jak rotmistrz Pilecki, choćby Wanda Pułtawska czy inni, którzy również pokazali, że jest możliwe przeżycie piekła na ziemi, jakim były obozy koncentracyjne i przekucie tego doświadczenia w jakieś dzieło, w jakąś metodę po to, żeby pomagać tym, którzy faktycznie nie potrafią tego sensu w swoim życiu odnaleźć. Zwłaszcza powojenna Europa była takim miejscem, gdzie humanizm ludzki, gdzie wartości, gdzie tradycja zostały mocno zranione przez to, co człowiek był w stanie zrobić drugiemu człowiekowi. Dlatego Frank już w latach 60., 70., kiedy pojawia się dość mocno moda na psychoterapię, począwszy od psychoanalizy Freuda, czy takiej psychologii indywidualnej Adlera, które również powstają w Wiedniu i są też nurtami wiedeńskiej szkoły psychoterapii, Frank zaczyna mówić o rehumanizacji psychiatrii. Zaczyna właśnie dostrzegać, że nie możemy patrzeć tylko na wymiar biologiczny czy wymiar psychiczny, czyli psychosomatykę, ale musimy również dostrzegać to, co nazywa wymiarem duchowym, wymiarem noetycznym w człowieku, czyli całą sferą egzystencjalną, która dopiero daje nam taki całościowy obraz człowieka. Można powiedzieć, że to jest mocno zbliżone właśnie do personalizmu Karola Wojtyły. Wiktor Frank prowadzi po wojnie wykłady na ponad 200 uniwersytetach na 5 kontynentach. Jest doktorem honoris causa 29 uniwersytetów na całym świecie, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Polsce, w Lublinie. I kiedy poznaje jeszcze przed wojną psychoanalizę Freuda, kiedy poznaje psychologię indywidualną Adlera, koresponduje z tymi autorami, dodaje właśnie do całej myśli ten wymiar duchowy, wymiar noetyczny, który dla Frankla staje się jakby fundamentem myślenia o człowieku, czyli w przeciwieństwie do Freuda, który można powiedzieć będzie mówił o tym, że jakby człowiek dąży do przyjemności i to jest jakaś jego dominująca potrzeba. I troszkę w przeciwieństwie jakby do Adlera, który będzie mówił o tym, że człowiek dąży do mocy, czyli albo dominujemy nad innymi osobami, albo ulegamy i stajemy się, można powiedzieć, podporządkowani innym. Frank będzie mówił o tym, że potrzebą, która jest dla człowieka najważniejsza, jest taką dominującą potrzebą, to potrzeba sensu życia. Frank nazwie tą potrzebę wolą sensu.
I stąd logoterapia, jak popatrzymy na źródło słów tego pojęcia, bierze swój początek z dwóch greckich słów logos, które oznacza słowo, sens, wyjaśnianie, i terapeo, czyli troszczę, leczę, dbam. Stąd logoterapia jako metoda będzie, można powiedzieć, taką metodą, która ma za zadanie dbać o sens, ma wyjaśniać życie i leczyć poprzez pomoc pacjentowi w odnalezieniu właśnie sensu życia. I to będzie istotą tego trzeciego wiedeńskiego nurtu psychoterapii. Logoterapia zaliczana jest do nurtu psychoterapii egzystencjalnej, która zajmuje się właśnie leczeniem poprzez pomoc w odnajdywaniu sensu życia, stanowiący najsilniejszy rodzaj motywacji nawet w najtrudniejszych chwilach. I logoterapia to praca z wartościami, to praca z celami w życiu. Wpisuje się właśnie w podejście humanistyczne, egzystencjalne, które również może być wykorzystywane do pracy na przykład z osobami uzależnionymi. Sam jako psychoterapeuta uzależnień często doświadczam w gabinecie terapeutycznym, jak wielu pacjentów przychodzi właśnie w kryzysie egzystencjalnym, jak wielu pacjentów, którzy zatrzymują swoje uzależnienie, czy to uzależnienie chemiczne od substancji, czy uzależnienie behawioralne, na przykład od internetu, od hazardu, odczuwa wewnętrzną pustkę, odczuwa bezsens życia, ale też wielu pacjentów, którzy przychodzą z objawami depresji, z nerwicami, którzy po prostu stracili siłę i motywację do życia. Tutaj logoterapia staje się świetną metodą właśnie do pracy z takimi osobami, dla których kryzys egzystencjalny jest czymś rzeczywistym i nie potrafią sobie właśnie, pomimo tego, że w innych obszarach świetnie funkcjonują, czasami właśnie w tym wymiarze duchowym dochodzi do jakiegoś załamania, do jakiejś frustracji. Dla Frankla podstawowym modelem patrzenia na człowieka jest tak zwany model trójdymensjonalny, możemy powiedzieć model trójwymiarowy, gdzie człowiek jest istotą biopsychoduchową. Czyli dla Frankla ważne będzie zarówno to, co dzieje się w wymiarze szeroko pojętej somy, czyli właśnie ciała, szeroko pojętego psyche, czyli można powiedzieć tych mechanizmów dotyczących psychiki człowieka, jego emocjonalności, budowania relacji, ale właśnie tego wymiaru pneumy, wymiaru ducha. Wymiaru, który dla Frankla nie może być właśnie zredukowany. A to, co często możemy spotkać w niektórych nurtach psychoterapeutycznych, to to, że właśnie ten wymiar pneumatyczny w człowieku, wymiar duchowy, zostaje niejako zredukowany i traktowany na przykład jako mechanizm obronny. Czyli duchowość pacjenta może być potraktowana jako coś, co pacjent tworzy po to, żeby poradzić sobie z lękiem, co staje się jakąś protezą, co staje się jakimś sposobem radzenia sobie z kryzysami. Natomiast Frank bronił jakby ontologii ducha, bronił tego, że patrząc na antropologię człowieka, ten wymiar duchowy posiada każda osoba ludzka. Czy nie jest to to samo, co religijność? Dlatego, że religijność, można powiedzieć, jest pewnym doświadczeniem, pewnym systemem religijnym, który wybieramy właśnie na bazie też tej duchowości, którą posiada każdy człowiek. Czyli nawet ktoś, kto jest ateistą, jest agnostykiem, deklaruje się jako osoba, która nie wierzy na przykład w Boga osobowego, również posiada wymiar pneumatyczny, wymiar duchowy, z którym można pracować, bo to jest właśnie ta przestrzeń przynależna ontologicznie każdemu, gdzie stawiamy sobie pytanie właśnie o to, po co żyć, jak żyć, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, jaki sens ma to, co mnie spotyka. Natomiast czasami pacjenci, którzy przychodzą na przykład po kilku nieudanych terapiach w innych nurtach, zgłaszają właśnie coś takiego, że nie zostali przyjęci ze swoją duchowością, właśnie z tym wymiarem egzystencjalnym, który czasami przez niektórych może być traktowany tak po macoszemu albo z jakimś lękiem, że nie chcemy się zajmować duchowością, która może się właśnie kojarzyć z religijnością, bo terapeuta może się obawiać, żeby nie indoktrynować, żeby jakoś nie narzucać albo może nawet nie osłabiać tej religijności pacjenta. A ważne jest to, żeby przyjąć pacjenta całego, więc nawet jak wnosi ten wymiar duchowy, egzystencjalny, to widocznie on jest dla niego ważny. I też no, pracując z człowiekiem psychoterapeutycznie, Frank domagał się właśnie takiego całościowego, personalistycznego traktowania. Czyli
to nie są trzy wymiary, które moglibyśmy powiedzieć są od siebie oddzielne, czyli wymiar somatyczny, psychiczny i wymiar pneumatyczny, duchowy. One się wzajemnie przenikają. Frank to pokazywał podczas spotkań ze studentami za pomocą szklanki wody, na którą rzucał światło. I kiedy rzucamy światło od góry albo od dołu, to wtedy możemy zobaczyć na przykład na ścianie, gdybyśmy rzucali właśnie światło, pojawia się cień w postaci okręgu. I Frank mówi, że to jest właśnie podstawa, to jest biologia. To jest ten wymiar, który widzimy jakby na pierwszy rzut oka. Ale kiedy rzucimy światło na taką szklankę z boku, no to wtedy cień, który się pojawi na ścianie, będzie w formie jakiegoś trapezu, jakiegoś prostokąta. Czy można powiedzieć, że to jest właśnie psychika. To jest to wszystko, co widzimy jakby w drugiej warstwie, kiedy zajrzymy troszkę w głąb człowieka. Ale mówił, że tak naprawdę ani wymiar właśnie ten biologiczny, ani psychiczny nie daje nam odpowiedzi pełnej na pytanie, kim jest człowiek. Dopiero kiedy zajrzymy do środka, a wiele właśnie podejść nie jest w stanie rzucić światła na to, co jest w środku. Dlatego ważne jest to, że właśnie człowiek jest tajemnicą i tą tajemnicę człowieka nie możemy do końca nigdy wyjaśnić. Możemy ją tylko jakoś rozjaśnić. Możemy właśnie starać się szukać odpowiedzi na najważniejsze, fundamentalne pytania, ale człowiek nawet dla siebie samego do końca pozostaje tajemnicą. I to, co dla Franka było bardzo ważne, to to, żeby się właśnie przeciwstawiać różnym formom redukcjonizmu w naukach o człowieku, czyli biologizmowi, determinizmowi, socjologizmowi. Czyli chciał pokazać, że tak naprawdę w wymiarze psychicznym często mamy tą zasadę homeostazy. Człowiek dąży do jakiejś równowagi, tak samo w wymiarze biologicznym. Natomiast właśnie w wymiarze duchowym ta zasada nie obowiązuje. Nie obowiązuje zasada determinizmu, ani zasada homeostazy. Dlatego, że człowiek zawsze, nawet w najtrudniejszych warunkach, kiedy jego ciało jest zależne właśnie tak, jak więźniowie obozu koncentracyjnego doświadczali, od woli, od decyzji SS-mana, jego psychika też jest jakoś zniewolona i jest zdeterminowana, zawsze mamy możliwość wyboru, jaką postawę wobec tych okoliczności, w których jesteśmy, przyjmiemy. I ta wolność wyboru, wolność decyzji w obliczu nawet niezawinionego cierpienia dla Franka będzie też fundamentalna. On po wojnie pracował nawet z więźniami, którzy czekali na wyroki śmierci. I kiedy taki więzień czekał na wyrok śmierci w celi, wiedział, że za 3-4 dni straci swoje życie, Frank nie bał się z nim pracować, pokazując, że nawet w takich warunkach ma możliwość wyboru, jaką postawę przyjmie i czy będzie umierał właśnie pogodzony ze swoim życiem, czy tak naprawdę będzie umierał w poczuciu rozpaczy czy beznadziei. Czyli nawet jak moje ciało jest zniewolone w jakiś sposób przez czynniki kulturowe, przez proces wychowania, w takim sensie, że jestem na przykład tym, czym uczyniła mnie jakoś kultura, socjalizacja, wychowanie, to nigdy nie odbiera mi właśnie wolności wyboru, co ja z tym zrobię dzisiaj. Nawet największe traumatyczne wydarzenia, jak śmierć bliskiej osoby, czy wypadek, czy choroba onkologiczna, dla Franka zawsze dawały ten impuls do zadania sobie pytania, co ja mogę z tym uczynić dzisiaj. Pomimo tego, że nie mogę zmienić i cofnąć przeszłości, ciągle i zawsze jestem otwarty na przyszłość i mam możliwość właśnie tego wyboru. To, co jest też ważne, to to, że w założeniach takiej logoterapii, gdybyśmy teraz już przeszli do tego, na czym się ona opiera, to dążenie sensu, już powiedzieliśmy, jest tą dominującą potrzebą, czyli właśnie tą wolą sensu. I Frank właśnie też podkreśla to, jaką postawę możemy przyjmować wobec cierpienia. Czyli podkreśla właśnie tą wolność wyboru, ale również odpowiedzialność za tą postawę. Dla Franka człowiek zawsze jest zdolny do autotranscendencji. I to jest też coś, co pokazuje, że zawsze jesteśmy ponad objawem. Że nawet w psychopatologii, w zaburzeniach osobowości, w nerwicach różnego stopnia, zawsze za tym kryje się osoba. Nigdy nie jest tak, że ja jestem objawem, tylko to ja posiadam objaw. Ja jako osoba posiadam objaw. Czyli to ja mam możliwość właśnie decydowania, co
co z tym objawem jakby czynię. I Frank czasami powtarza, na przykład odetnijmy tlen lękowi, strachowi, czyli że w takiej metodzie intencji paradoksalnej, w której pracował też z osobami przeżywającymi nerwice, starał się właśnie za pomocą też troszkę autoironii, poczucia humoru, też takiego zdystansowania się, oczywiście to jest proces terapeutyczny, ale ta technika pozwalała właśnie pacjentowi na uchwycenie pewnego dystansu i na przekroczenie pewnych granic, wzniesienie się właśnie ponad objaw, po to, żeby zobaczyć, że za każdą patologią kryje się osoba, która cierpi. Ważne jest to, żebyśmy sobie rozróżnili, że jest różnica między osobą a osobowością, bo często to też jest na przykład w psychoterapii mylone. Żadna choroba nie jest w stanie zniszczyć osoby. W osobowości przejawia się osoba, czyli to, co przynależy mnie jako osobie, co jest moją godnością, wartością, jest niezniszczalne. Nawet kiedy ktoś jest niepełnosprawny, jest nieświadomy tego, co dzieje się wokół niego, jako osoba jest niezniszczalny, bo ta godność, wartość jest wpisana po prostu w niego. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest ta norma personalistyczna, o której mówił Wojtyła. Natomiast w mojej osobowości przejawia się moja osoba. A osobowość to jest właśnie charakter, temperament, to jest cały wymiar właśnie psychofizyczny. I osobowość może chorować, może być zaburzona, może w jakiś sposób być zniewolona, nawet w takim, byśmy powiedzieli, też kontekście duchowym. Czyli to, co dotyka osobowości, jest czymś, co poddaje się jakby procesowi leczenia. Natomiast zawsze za tym właśnie kryje się osoba, którą Frank też postulował, żeby w pacjencie zauważyć i żeby właśnie do tej osoby jakoś przemówić, żeby tą osobę uruchomić, ją dowartościować, ją wzmocnić. Bo wtedy ta osoba jest w stanie unieść każdy objaw. I to, można powiedzieć, jest czymś szalenie ważnym, bo tak jak mówię, czasami jest to mylone w psychoterapii i wydaje się, że na przykład osoba została w jakiś sposób zaburzona i nie jesteśmy w stanie już nic zrobić. Natomiast dla logoterapeutów cierpi zawsze osobowość pacjenta, nie? Natomiast ta godność, szacunek, ten wymiar duchowy, osobowy, można powiedzieć, jest w jakimś aspekcie niezniszczalny, nietykalny. Frank mówił też o rozpoznawaniu wewnętrznych konfliktów. I nie tylko z obszarów popędowych, dlatego że Freud, którego Frank znał, korespondowali ze sobą, razem pracują w podobnym okresie w Wiedniu, zawdzięczał również Freudowi to, że zaczął jakoś mówić o tym wymiarze seksualnym w człowieku. Natomiast dla Franka nie możemy się na tym wymiarze tylko zatrzymać, bo wtedy popadamy właśnie w redukcjonizm i zaczynamy tłumaczyć wszystko na podstawie tylko sił popędowych, które w nas działają. Czyli na przykład popęd seksualny, czy tanatos, popęd związany właśnie z takim dążeniem do unicestwienia, do śmierci, z agresją. Dla Franka to jest ważne, żeby zobaczyć, że takie mechanizmy w nas są, natomiast one też nie determinują, czyli nieświadomość nie determinuje człowieka w jego wyborach. I to, co jest ciekawe, kiedy popatrzymy na lata przedwojenne, wojenne, czy nawet lata zaraz po wojnie, to tematem tabu często w takiej przestrzeni medialnej, ale również w gabinetach psychoterapeutycznych, był temat seksualności człowieka, natomiast duchowość, religijność była czymś naturalnym, o tym się mówiło. Choć często ta duchowość nie była też dojrzała, często była powierzchowna, brakowało tam czasami takiej osobowej relacji z Bogiem, ale ten temat nie był tematem tabu. Współcześnie, kiedy patrzymy na przestrzeń medialną, czy nawet na przestrzeń społeczną, i ja też patrzę na to, z czym przychodzą i jak rozmawiają pacjenci o ważnych obszarach swojego życia, często wymiar seksualny jest czymś, o czym łatwo nam mówić, o czym łatwo rozmawiać. Przestrzeń społeczna jest jakoś też przeerotyzowana. Natomiast właśnie wymiar dotyczący duchowości, egzystencjalnego wymiaru, właśnie religijności, czy tych fundamentalnych pytań, często staje się tematem tabu. I to jest ciekawe, że pacjenci łatwość mają, żeby mówić właśnie o tym, co dotyczy ich sfery somatycznej, psychicznej, właśnie seksualnej, a czasami trudno im odpowiedzieć na pytanie dotyczące wymiaru egzystencjalnego, wymiaru duchowego. Więc logoterapia będzie analizowała właśnie te wewnętrzne konflikty właśnie i wyparte treści z tego wymiaru ducha, egzystencji.
I to będzie szalenie ważne również dla Franka, bo on wprowadza takie pojęcie nerwicy noogennej. Czyli nerwica często wynika z jakiegoś konfliktu, często jest właśnie psychogenna. Na przykład stłumienia jakichś sił popędowych, wtedy pojawiają się mechanizmy obronne. Jest jakiś konflikt między id, między superego, mówiąc na przykład językiem Freuda, i to ego musi sobie jakoś z tym poradzić. Dla Franka nerwica noogenna będzie czymś, co ma swoje źródło właśnie w sferze duchowej. Czyli ta psychopatologia, zaburzenia znajduje się w tym, że na przykład mamy skonfliktowane wartości, a wartości same w sobie są sensotwórcze. Mamy wyparte pewne treści duchowe, czyli na przykład nie kontaktujemy się ze swoim właśnie wymiarem duchowym, tym noetycznym. Czyli nie zadajemy pytaniu o sens, nasza potrzeba sensu zostaje jakoś zdeprawowana, niezaspokojona. I dlatego ta nerwica noogenna będzie się odnosić do tych zaburzeń, gdzie czynnikiem patogenetycznym jest właśnie problem ze sfery duchowej, ze sfery noetycznej. I za główną przyczynę nerwicy noogennej uważa się frustrację egzystencjalną. Frustracja egzystencjalna to taki stan, który jest związany z tym, że człowiek nie może właśnie realizować tej potrzeby sensu. Co się w ogóle składa na taką potrzebę sensu, czy w ogóle poczucie sensu życia? Na poczucie sensu życia składają się takie cztery filary. Z jednej strony, jeżeli chcę powiedzieć, że mam poczucie sensu życia, to znaczy, że afirmuję swoje życie, czyli przyjmuję to życie takim, jakim jest. Z jego dobrymi i złymi momentami przyjmuję codzienność, uznaję je jako coś, co jest jakby moim doświadczeniem, akceptuję. Czyli ta afirmacja życia pozwala nam też badać, na ile właśnie to poczucie sensu życia w człowieku występuje. Ale na to poczucie sensu życia oprócz afirmacji składa się też ocena swojego życia jako sensowne. Czyli to, jak ja patrzę też na swoje życie. Czyli ja, można powiedzieć, taka autorefleksja dotycząca tego, jaki ja jestem, jaki bilans swojego życia dotychczas robię, czy ono właśnie było sensowne, czy ono było wartościowe. Ale również cele życia. Cele życia składają się na to poczucie sensu życia, jak również coś takiego jak doświadczenie sensu. Czyli na przykład wybieram się ze znajomymi w góry, w Tatry, staję na Giewoncie, na Rysach, patrzę na piękne widoki i czuję, że życie ma sens. Nie? Doświadczam właśnie tej chwili, która dodaje mi takiego poczucia sensowności. Więc te cztery elementy, afirmacja, doświadczenie sensu, celowość swojego życia i ocena swojego życia, one składają się na coś takiego, co nazywamy właśnie poczuciem sensu życia. I to również można badać, są narzędzia takie jak właśnie PIL, czyli taki Purpose in Life Test, czyli narzędzie właśnie do badania tego poczucia sensu życia, również w logoterapii wykorzystywane. Wartości. Wartości to cele same w sobie. Miłość może być taką wartością, mądrość, przyjaźń, rodzina. Kiedy realizuję wartości, doświadczam czegoś takiego jak poczucie szczęścia, zadowolenia, radości, równowagi, satysfakcji. I w efekcie doświadczam sensu. Problem pojawia się wtedy, kiedy właśnie na przykład te wartości są nierealizowane. Albo są deklarowane, że na przykład miłość jest dla mnie ważna, ale właśnie ja nie mogę tej miłości w swoim życiu doświadczać, nie mogę jej realizować. Czyli tutaj właśnie mamy to zablokowanie tej potrzeby sensu i w konsekwencji taka osoba na przykład uzależniona, znaczy która się zaczyna uzależniać, będzie szukała drogi na skróty. Czyli kiedy nie mogę realizować na przykład celów, wartości, potrzeby sensu, będę chciał doświadczać równowagi, szczęścia, zadowolenia w inny sposób. I na przykład tutaj używki, substancje, uzależnienia behawioralne pojawiają się jako właśnie taka trochę proteza, jako coś, zamiennik taki toksyczny, który powoduje, że bardziej szukamy już efektu działania na przykład wartości w moim życiu, niż samych wartości, które same w sobie są właśnie autoteliczne, które dają możliwość właśnie doświadczania prawdziwego poczucia sensu. I to poszukiwanie ulgi, ucieczka od cierpienia będzie również takim właśnie fundamentem frustracji egzystencjalnej, tak jak powiedzieliśmy, która potem prowadzi do takich zaburzeń jak nerwica noogenna. Viktor Frankl powie, nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu.
Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy, nikt nas w tym nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania jakieś wyjątkowe zadanie. Tak jak wyjątkowa jest okazja, aby to zadanie wykonać, aby tą misję odkryć. I stąd doświadczenie frustracji egzystencjalnej będzie właśnie takim poczuciem tego, że ja cierpię dlatego, że nie jestem sobą, że nie odkryłem tej misji. Nie mogę realizować właśnie tego życiowego zadania. Będzie to właśnie takie szukanie satysfakcji, żeby oderwać się od tego cierpienia. Poczucie bezsensu życia, uwięzienia w przeszłości. No i stąd będzie się pojawiała taka postawa, ja chcę więcej doświadczać, przeżywać tylko w obszarze emocji czy swojego ciała, zapominając właśnie o tym, że tak naprawdę cierpi mój duch. Czyli kryzys egzystencjalny będzie takim problemem znaczącym dla jakości istnienia, zwłaszcza właśnie dla tego wymiaru duchowego w człowieku i będzie się wiązał z takim poczuciem nieodwracalnej zmiany. Czyli to są osoby, które czują, że straciły czas, straciły życiowe możliwości, nie spełniły jakiejś ważnej dla siebie potrzeby, ważnej dla istnienia. I pojawiają się wtedy pytania, po co żyć, jak teraz żyć, co dalej ze mną, jaki to wszystko ma sens. Człowiek wtedy nie rozumie swojej przeszłości, nie zgadza się na nią, nie może nadać jej dobrego znaczenia. No i stąd jest niejako w tej przeszłości uwięziony. I kiedy mówimy o różnych typologiach cierpienia, no to wiemy, że możemy cierpieć właśnie w ciele. To są różnego rodzaju bóle, może cierpieć nasza psychika, czyli możemy przeżywać poczucie jakiejś straty, alienacji, traumy, niesprawiedliwości, poczucie odrzucenia przez otoczenie, poczucie winy, wstydu, doświadczenie własnej niedoskonałości, braku nadziei, utraty szacunku do siebie, ale również możemy cierpieć w tym wymiarze egzystencjalnym, kiedy spotykamy się z kruchością naszego istnienia, nietrwałością, przemijaniem, kiedy tracimy wiarę, popadamy w rozpacz, kiedy przeżywamy właśnie pustkę, brak sensu, kiedy doświadczamy właśnie frustracji egzystencjalnej. Więc te obszary, którymi logoterapia się zajmuje, to jest koncentracja właśnie na tym cierpieniu nieprzezwyciężalnym. Koncentracja na pustce egzystencjalnej, na frustracji dążenia do sensu. I cele, które sobie właśnie będzie stawiała, to będzie właśnie to zorientowanie na sferę neetyczną. Właśnie na ten wymiar duchowy, egzystencjalny. Będzie to analiza właśnie tych konfliktów, dążeń właśnie z tych trzech sfer. Somy, psyche i pneumy. To będzie reorganizacja hierarchii wartości, odkrywanie właśnie sensu też w codzienności, w różnych wymiarach ludzkiego życia, ale też uświadamianie właśnie tych wypartych aspektów duchowości. Frank powie, że nawet gdy nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji, która powoduje cierpienie, wciąż możemy wybrać postawę, jaką względem niej zajmiemy. I to, co jest właśnie zaletą podejścia logoterapeutycznego, to, że Frank jakby nie tylko nie redukuje problemów do sfery niższej, czyli na przykład somatycznej, ale też dba o to, żeby nie redukować na przykład problemów tylko do sfery duchowej, czyli tej wyższej. Czyli można powiedzieć, że czasami ktoś może nie pomijać w ogóle wymiaru ciała czy wymiaru psychiki, a być właśnie zafiksowany tylko na tym wymiarze duchowym. To również jest coś, co prowadzi do nerwicy czy do kryzysów egzystencjalnych. Więc podsumowując, właśnie potencjał logoterapii jest w tym, że ona traktuje człowieka w sposób całościowy, w sposób wielowymiarowy. Dotyka fundamentalnych spraw dla jakości naszego istnienia, pytając właśnie o źródła, o przyczynę tego, że ktoś cierpi na przykład właśnie w swoich emocjach, w swoich relacjach, czy w tym, co aktualnie w swoim życiu przeżywa, czy czego doświadcza. Są różne techniki, które logoterapia wykorzystuje, jak dialog sokratejski, właśnie wspomniana intencja paradoksalna, derefleksja, modulacja postawy, logodrama. Więc logoterapia jest takim nurtem, który można powiedzieć jest nurtem na te czasy. Po doświadczeniu pandemii, wojny, kiedy znów żyjemy w takim lęku i niepokoju, czy czasem nie wybuchnie trzecia wojna światowa, czy czasem właśnie nie jest tak, że życie nagle straciło sens dla wielu osób, bo coraz więcej młodych ludzi się uzależnia, coraz więcej mamy też prób samobójczych, coraz więcej osób popada w kryzysy egzystencjalne. Logoterapia staje się niejako antidotum, które
pozwala właśnie na nowo przywrócić człowiekowi godność i wartość osoby, ale przede wszystkim właśnie pomaga mu odkryć sens jego istnienia. Czasami zarzuca się, że logoterapia to taka trochę filozofia, którą Frank zaszczepia do psychoterapii czy do psychiatrii, ale Frank bronił się w sposób bardzo, bardzo śmiały i odważny, mówiąc, że tak naprawdę filozofię wnoszą sami pacjenci, bo to oni stawiają filozoficzne pytania, na które tak naprawdę my jako logoterapeuci możemy tylko pomagać im odnajdywać odpowiedzi. Więc sensu życia nie sposób wymyślić. Sens trzeba odkryć. Sensu też nie możemy wytworzyć. Sens trzeba odnaleźć. Tak więc kończąc, chcę polecić Państwu postać Wiktora Emila Frankla, polecić jego książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu życia, która jest zapiskiem właśnie jego doświadczeń obozowych, jak i daje podstawę logoterapii. Potem Wola sensu, Bóg ukryty, lekarz i dusza. To świetne pozycje, które pozwalają właśnie zgłębić się w myślenie Wiktora Frankla o człowieku i o świecie. I zapraszam też do zapoznania się z Krakowskim Instytutem Logoterapii, którego jestem dyrektorem, w którym też pracujemy jako logoterapeuci i staramy się nie tylko prowadzić badania nad kondycją psychiczną dzieci, młodzieży, ale staramy się też przez prowadzenie grup wsparcia, poradni logoterapeutycznych, przez organizowanie różnych wydarzeń właśnie pomagać ludziom odkrywać ten utracony sens życia. I na końcu ostatni cytat Frankla. Nawet bezbronna ofiara beznadziejnej sytuacji, stojąca w obliczu losu, którego nie sposób zmienić, może wznieść się ponad siebie, przerosnąć siebie i tym samym stać się innym człowiekiem. Ktoś taki może przemienić osobistą tragedię w triumf. Wiktor Emil Frankl. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.